Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Patryx, a to jest kolejny odcinek Świątecznej Przygody. Tak wiem, jestem spóźniony, ponieważ nie było odcinka 3 grudnia, czyli wczoraj. Dzisiaj jest 4 grudnia i muszę nagrać na wczoraj, na dzisiaj i na jutro, ponieważ jutro nie będę mieć znowu czasu. Ale jestem tutaj, prawda? Mam nadzieję, że mi wybaczycie, kuźwa. Tak, lekkie opóźnienie z serią, ale nie martwcie się. Dzisiaj będą dwa odcineczki, jutro będzie jeden kolejny i wszyscy będą zadowoleni. Tak. I oczywiście tak każdy po kolei, aż do wyczekiwanej wigilii i przerwy świątecznej. A więc... tak, będziemy czekać, oczywiście wszyscy będziemy tu robić. Zastanawiacie się pewnie, czemu tam leżą itemy i czemu skrzynek nie ma. A dlatego, że będziemy budować dom, taki duży dom, który się tu nie zmieści. Takie mam wrażenie. Chociaż na opartego może by się to wcisnęło, ale chciałem poszukać jakiegoś ładniejszego krajobrazu, bo tutaj to tak nudno trochę. Także najpotrzebniejsze rzeczy mamy ze sobą. Jeszcze tylko czekam, aż się żelazo przypali, a w tym czasie stwórzmy sobie, prawda. Kuźwa, coś ty zrobił. Marek, to nie tak. No i co teraz? Źle zrobiłeś. Naciąłem mi tyle butów. Znaczy tyle spodni. A, będzie zapasowe. W razie czego. Dobra, mamy żelazną zbrojkę tutaj już całą założoną. Sobie zrobimy narzędzie już później. Bo teraz nie mamy miejsca w ekwipunku. Weź wywal w ogóle te spodnie. Nie, nie siekierę. Siekierę to zostaw. Chociaż w sumie, co by to można było wywalić? Jakiego mało potrzebnego. Znaczy ten statyw alchemiczny to na razie też nie jest potrzebny w sumie za bardzo, no ale... jak już go weźmy ze sobą. Nie wiem, co by z tym wywalić. Chyba, że pieca nie będziemy brać. Chwila, mogę przecież założyć to. Oj. O. Tutaj. Na cosmetic armor. O. No i to możemy dodatkową zbroję tak naprawdę nosić ze sobą. Dobra, jeszcze 5 żelaza zostało. Jezus, ten wiatr wieje mocno. I pójdziemy sobie prawdopodobnie gdzieś tutaj, w ten obszar, szukać jakiejś rozległej polany. Ewentualnie z takimi tylko podwyższeniami, żeby w razie czego można było to wyrównać. Ała. A żeby nie... Nie co? Nieważne, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dwa ostatnie... Nie stawię tych pochodni, to ludzie. Właśnie jeszcze węgiel. Dobra, to weź na węgiel. Piec zostawimy, to sobie zrobimy nowy piec. Co za problem. I czas wyruszyć w poszukiwaniu nowego miejsca do zamieszkania. Czekaj, miałem iść w tą stronę. Więc tak, na pewno trzeba wyjść z lasu. To jest ciemnodębowy pień. I tak, od razu mówię, że ja nie jestem. Nie jestem jakoś świetnym budowniczym, także będę się posługiwał tutaj, prawda, internetem. Mam nadzieję, że nie będziecie obrażeni, ale to jest mój świat, to będzie mój dom, ja to decyduję, co mam robić. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć i sami zbudować taki dom, jaki będę tutaj budować, to link jest w opisie.
Jeszcze jakaś sadzonka może? Bo jedną mamy. Nie? Dobra, to jedna musi nam starczyć. I ja tak patrzę, to dużo drewna jest potrzebne. Naprawdę dużo drewna. Ale to sobie, to drewno sobie ogarniemy później. Tu już widzę, że jest las ten świerkowy. I to jest... O, to jest jodła. To choinkę z tego można zrobić. O, dzień dobry, wioska. To jest inna wioska. Dokładnie tak. Ale nie mam miejsca w ekwipunku teraz, żeby tą wioskę rajdować tutaj. Tu na pewno fajne rzeczy będą. W sensie, no mogę zabrać to... Mogę zabrać to, co mogę zabrać. To, co jakby już mam w ekwipunku. Ewentualnie podmienić. No ale tutaj lepsze mają rzeczy, tak mi się wydaje. Jakbyśmy ten waystone tutaj znaleźli. O, piec hutniczy też by się... Kowadło! Znowu to. Szmaragd. Ja bym to kowadło sobie wziął. Zostawię wam tu crafting nici, powiedzmy. Wezmę sobie kowadło. Kradnę. Ciasto dyniowe. To jest dobre źródło jedzenia, ale nie mamy miejsca w ekwipunku na nie. Bo tu ważne rzeczy trzeba brać. Miałem szukać nowego miejsca, a tak to rajdujemy wioskę znowu. Drugą już o tym świecie, Boże. Więcej map. Na pewno mi się przydadzą mapy tej. Jak ja mam jedną dużą mapę. Kompas, no, świetnie. Więcej drewna. Więcej szmaragdów, jagódek. Okej, okej. No zawsze to jakby lepiej mieć niż nie mieć, nie? Lepiej mieć niż nie mieć. Tu już nie ma nic więcej. Ale tutaj... Te wioski, prawda, są znacznie lepsze niż te w zwykłym Minecrafcie. Nie stawiaj tu pochodni. Ponieważ, no, w każdym domku praktycznie jest skrzynka. Muszę kilofem kopać ziemię, bo kurde nie mam. Ja mam łopaty. Nie stawiaj tej pochodni tu, no. Cyk. Więcej chleba. Więcej jagód. Tu jest jeszcze domek. Więcej chleba. Świetnie. I tu jeszcze mamy dom. A chwila, może zjedz tego chleba trochę. No. Ja bym te pochodnie sobie zdjął z rączki, ale zawsze to jest zaoszczędzone jedno miejsce w ekwipunku. Jakiś taki shulker box by się przydał, albo plecak, tylko nie wiem, czy tu plecaki są w tej modyfikacji. To jest w ogóle zamek. Tam jest skrzynka, to są skrzynki do góry. To jeszcze się tam udamy, zanim... O, max drewno, dobra, wyśpiewał to i weź więcej drewna. Tu jest też skrzynka, jest skrzynka oczywiście, cyk. Chleb. Chleb też już mam maxa. Dobra, cyk, śpimy. Idziemy zobaczyć te skrzynie na zamku. A, parkour. No, weź... O, dziękuję. Aha, to jest drewno. Szmaragdy. Szmaragdy, drewno. Jak będzie coś ciekawszego, czy...
Czy raczej nie? Właśnie no fajnie, że są szmaragdy, nie? Ale... Golden Food Enchantment znowu. Nawet nie wiem, do czego mi to jest przydatne. Dobra, ale chyba tu nie ma nic więcej. A dziwi mnie, że tu nie ma tego waypointa takiego. No ale coś zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jak nie ma, to nie ma. Tu coś jeszcze jest. Jakaś chata, ale... Ja bym musiał znaleźć polanę, a nie więcej chat. Czułem Zbyszek. Tu jest jeszcze skrzynka, ale to... Te same rzeczy w tych skrzynkach są zawsze. Ogórek, co ty tam robisz w ogóle? Nie podoba mi się to, ale mamy las tych śmiesznych drzewek. Jodły. Są jodły? Czy... Tak, to są jodły. Mogą być i jodły. Ewentualnie jeszcze możemy za morze polecieć sobie. I tam za morzem może być coś ciekawego. Zrobiłbym sobie łódkę, ale... Nie mam... miejsca w ekwipunku na to wszystko. To coś jest, czy to jest tylko więcej jodłowego lasu? Bo tak to wygląda, tam wygląda w miarę płasko na tych. Ale to jest malutkie. Znaczy, w teorii moglibyśmy to tutaj zrobić. Na lodzie, ale... Nie wiem, czy to jest... taki dobry pomysł. Ła, to jakiś dziwny ten las jest. Co to są za drzewa? Mroczny pień. Ha. Ojej. Tu nie zamarzło coś? Dobra, jak to tu wygląda? No nie wiem. Chyba, że... Tu jeszcze to włącz, dobra. Czyli szukamy, no mówię, ewentualnie można... Jak nic nie zajdziemy przez dłuższy czas, to można na lodzie zrobić. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy to będzie czy to dobrze wyjdzie, czy to nie wyjdzie dobrze. O, tu już widać, że nie ma jakiegoś takiego lasu, tylko jest równinka jakaś. Czyli widzę tutaj potencjał w tym oczywiście. To jest ta pustynia gravelowa. Zimna pustynia, no dobra. Niech będzie zimna pustynia. Oj. To jest ten niedobry śnieg. Czyli nie mam skórzanych butów. Ha. Trzeba się stąd wykopać. Oj, gravel. Dobra, tu jest ten niedobry śnieg, więc trzeba tutaj uważać. Na tym śmiesznym śniegu chyba nie chcę się budować. Ale jakoś... Czy tu jest ten zły śnieg? Nie, to jest zwykły śnieg.
To w teorii można by tutaj. To jest takie całkiem przyjemne miejsce. Tam są lodowe kolce. Tu jest jakaś dziura. To może tam zejście do kopalni jakieś? Może. Tu jest jeszcze ewentualnie płasko. Na tamtej wyspie, gdzieś za tymi kolcami. To jeszcze tam można sprawdzić. A jak się uda, to... Oj, czekaj, to w tą stronę bardziej. Jak to tu wygląda na tej wyspie? Pingwiny są. Oj, co to tam się dzieje? Czemu delfiny słyszę? Pewnie dlatego, że jest delfin gdzieś tam pod wodą. Ale tu się aż tekstura wody gliczuje. Tu jest dziura. Nie, to są ruiny jakieś. Nie, tutaj. Tu nie. Wracamy się tam. I tam będzie stać nasza baza. Chociaż w sumie może nie budujmy jakoś mega dużej na start. Jakąś taką większą bazą zajmiemy się później. Teraz tak po prostu, żeby była jakaś. Żebyśmy mieli gdzie trzymać itemy, żebyśmy mieli gdzie spać. O, niedźwiedź. O, i tutaj jest takie sensowne chyba miejsce. Co my tu mamy w postępach dalej? Wypełnij wiadro lawą. Blok obsydianu. Diamentowa zbroja. Odbij pocisk tarczą. W sumie tarczy też by wypadało zrobić. Ale dobra, skoro tutaj się osiedlamy, to już można. Oj, może nie tak. Tak, o. Wsadzamy tutaj wszystkie te nasze pierdoły, co trzymamy. Cyk. Cyk. Chociaż nie, to zostaw. To zostaw. Jedno to. Dobra. Łóżko, cyk. Crafting, cyk. Kowadło, stół kowalski. Daj to jeszcze. Piec. Węgiel do pieca. I tak, patyki trzeba zrobić i zrobimy sobie kilofik. Cyk, mamy kilof. I te dwa diamenty przeznaczymy sobie na stół do enchantu. I teraz tak. Oczywiście link do tego domku, który będziemy tutaj robić, zostawiam w opisie, jakbyście chcieli sami go zrobić. I myślę, że można zacząć zbierać materiały na bazę, na ten domek. I zaczniemy sobie od zbierania śniegu. Czekaj, czy wszystko tu się nagrywa ładnie? Wszystko się nagrywa elegancko. Dobra. 185 bloków śniegu potrzebujemy. 185 bloków to jest... To są prawie 3 staki bloków śniegu. No to zbierzmy 3 staki może od razu. I teraz jak? Tak, ja mam pytanie. Czy jeśli ten śnieg wykopiemy sobie łopatą, to nie wypadają śnieżki. Trzeba ten kopać.
Chyba, że zrobimy sobie farmę śniegu, to by miało jak największy sens. Czy ja mam nasiona dyni? Mam nasiona dyni, bardzo dobrze. W takim razie zróbmy sobie motykę. I zasadźmy gdzieś dynię sobie. Powiedzmy tak gdzieś tutaj, przy wodzie. Tu jest piasek, prawda? Wszędzie? Tu jest piasek. No to ziemię daj. Chociaż w sumie dobra, tutaj, bo zasadźmy tak o. Cyk. Potrzebujemy jednej dyni. I wtedy możemy sobie zrobić bałwana. Ja powinienem mieć kości gdzieś. Jak będziemy mieć bałwana odpowiednio przygotowanego w odpowiedniej tutaj. No. Jak to się mówi? Wcale nie więzieniu, tylko w, prawda, pełnoprawnym. W humanitarnych warunkach, czy jakoś tak. No bo tu dyni ewidentnie nie ma. Czy da się stworzyć warstwę śniegu? Tak po prostu. Bo ja bym sam sobie tam to chętnie zalep. Oj. Czy da się stworzyć warstwę śniegu, czy tak tylko koniecznie? Chyba nie. Ale. No nie da się. Niestety. To będzie to topnieć. Dobra, zdejmijmy pochodnie. Ponieważ to pochodnie też chyba tutaj topi ten śnieg. Dlatego nie chcemy. Zróbmy sobie tarczę w takim razie. Elegancko. Tak, czy ja mam kości? Czy ja zostawiłem te kości? Zostawiłem kości. No szkoda. Wtedy nie rosną w ogóle. Nie wiem, nie powiedziałbym. Może zróbmy tak, że wylejmy tutaj wody. To by miało chyba sens. Cyk. I jeszcze stąd woda. Poproszę. Tutaj, cyk. Coś nie działa, ale. No i mamy jeszcze nieskończone źródełko przy okazji. Dobra, zrób tak. Niech sobie te dynie rosną. A w międzyczasie zajmiemy się tą drugą częścią, czyli zbieraniem kobla. Jak się robiło ten stone cutter? Bo on tu się przyda na pewno. Trzy kamienia i jedno żelazo jest potrzebne. Więc trzeba przepalić sobie trzy kamienia powiedziałem, i jedno żelazo jest nam jeszcze potrzebne. Więc przepalmy sobie ten kamień. I w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę i wiem, że mało się tu działo, ale seria się dopiero rozkręca. W kolejnym odcinku będziemy zbierać materiały do naszej bazy. No, a ten odcinek był przeznaczony na szukanie właśnie miejsca na bazę. Znaleźliśmy je, tutaj jest pięknie, obok jest las jodłowy, także pewnie choinkę sobie zrobimy z drewna jodłowego i z liści jodłowych, no ponieważ jodła jest tutaj chyba w Polsce przynajmniej najczęściej używana jako choinka, więc ją sobie właśnie tutaj zasadzimy gdzieś. To jest świerk, to nie jest jodło. Gdzie jest jodło? Tu nie ma jodu. Tam są jodły gdzieś.
Tam za morzem są gdzieś nieważne. A więc ja się z wami żegnam i widzimy się już w przyszłym odcinku. Cześć.